Witam. Proponowaliście mi, żebym zrobił topkę najsilniejszych postaci w Akatsuki, także zapraszam. Od razu powiem, że to subiektywna lista, bo na pewno będzie ktoś, kto się zepnie, że jego ulubiona postać jest nie tam, gdzie powinna. Dlatego też trzymajcie kaganiec zapięty mocno i oglądajcie. Przy dalszych osobach ciężko mówić tu o liście, bo przy większości z nich ich moc się zaciera, więc niektóre pozycje będą po prostu umowne czy nośne. W końcu ktoś musi być piąty czy szósty, nawet jeśli są równi. Nie będę tutaj mówił też o chociażby takich postaciach jak Juzo Biwa, bo po prostu nie ma sensu. Miejsce 11. Zetsu. Bez wątpienia jest to bardzo inteligentna postać. Ciężko nie stwierdzić, że jest też mega podstępnym gościem. W końcu wszyscy wiemy, co się stało na wojnie i jak to właśnie on manipulował resztą. Jeśli jednak chodzi o jego siłę, to była na kiepskim poziomie. Na tej samej wojnie bał się, że zostanie zabity, gdyby opuścił ciało Obito. Miejsce 10. Hidan. Oczywiście jest on bardzo groźnym przeciwnikiem, jeśli już kogoś trafi, ale najpierw musiałby przecież to zrobić. Jest też bardzo powolny, chyba najwolniejszy w całym Akatsuki. Nie grzeszy też inteligencją, bo uważa się za nieśmiertelnego, dzięki czemu nawet ktoś taki jak Shikamaru, który bądźmy szczerzy, w walce nie jest jakoś super mocny, pokonał go po prostu solo. Miejsce 9. Konan. Choć była całkiem mocna, a jej techniki bardzo widowiskowe, to nie zapominajmy, że wcale tak naprawdę nie była stworzona do walki. Służyła głównie jako pomoc dla Nagato w realizacji jego planów i marzeń. Pomijając już to, że gdyby nie była po prostu jego przyjaciółką, pewnie nigdy by się w Akatsuki nie znalazła. Nie mówię natomiast, że była słaba, na pewno by pokieroszowała niejednego przeciwnika bezproblemowo, jednak jeśli mówimy o Akatsuki, to jej siła nie jest już taka zastraszająca. Miejsce 8. Deidara. Robiąc tak wiele filmików o Naruto i czytając praktycznie każdy wasz komentarz, wiem, że większość będzie strasznie na mnie wkurzona, w końcu tak go uwielbiacie. Ja nie, ale nie dlatego jest tak nisko, po prostu inni są cholernie silni. Natomiast nie wolno mu odmówić potężnej siły i eksplozji bardzo celnych, strasznie powerful. Ktoś, kto nie zna jego technik, byłby po prostu skończony raz dwa, ale każdy w Akatsuki znał słabość innych, więc tutaj też ciężko mówić o wyższości nad innymi. Przede wszystkim nie poddawał się do samego końca, za co dostaje ode mnie wielkiego plusa. Miejsce 7. Sasori. Dla tych, którzy uważają, że jest słabszy od Deidary, przytoczę tylko to, że właśnie blondynek przyznał, że rudy lalkarz jest od niego silniejszy, co zresztą dla mnie też jest prawdą. W końcu władał on wieloma marionetkami naraz, więc przeciwnik miał dużo ciężej, w końcu tak naprawdę nie walczył z jednym przeciwnikiem. Dodatkowo zatruwał, więc często wystarczyłby jeden cios, gdyby tego było mało, sam w sobie był marionetką, więc gdyby anime miałoby być logiczne, to stara kobietka i młoda lubiana różowo-włosa dziewczyna w życiu by go nie pokonały. Miejsce 6. Orochimaru. Za dużo o nim nie można powiedzieć, kiedy był w Akatsuki, jednak trzeba powiedzieć jedno, ciężko było go zabić. Nadal jest ciężko. Do tego jest silny, bo nie można powiedzieć, że nie, w końcu walczył z Naruto, który jeszcze nie kontrolował Kyubiego. Walczył ze swoim mistrzem, chociaż w tym przypadku uważam, że dostał trochę fory od niego. Ląduje tutaj głównie z tego względu, że ciężko jest się go po prostu pozbyć, a i siłą by niejednego zawstydził. Miejsce 5. Kisame. Hej, wiem, że dużo osób go lubi, sam jestem w teamie Kisame, bo jest po prostu ciekawą postacią i tak jak mówiłem, tutaj powoli ta granica się zaciera. Dochodzimy do poziomu, w którym kolejne postacie tak dużo się nie różnią pod względem mocy, jednakże Kisame to był fantastyczny ninja. Jego techniki były piekielnie mocne, zmusił Gaia do otworzenia kolejnych bram. Trzeba powiedzieć, był potężny, w dodatku posługiwał się też Samehadą, z którą żył w synergii i potrafił skopać dupsko niejednemu. W sumie był nazywany ogoniastą bestią, nie posiadając ogoniastej bestii, a to chyba mówi samo za siebie. Miejsce 4. Kakuzu. Straszny człowiek, jeśli można go tak nazwać, ponieważ jest potworem, jeśli chodzi o moc i umiejętności. Ciężko go zabić przez jego serca, dodatkowo walczył z Hashiramą i przeżył, a to samo w sobie zasługuje na wyrazy szacunku w jego stronę. Został pokonany, ponieważ w końcu tak miała przebiegać fabuła, ale nawet jeśli, to trzeba było na niego więcej niż jednej osoby, a i tak mieli nie lada problem, żeby go zniszczyć. Miejsce 3. Tobi. Różnie można na to patrzeć, ale ja oceniam to na podstawie tego, jak Akatsuki jeszcze istniało.
Otóż wtedy nie posiadał on Rinnegana, ale mimo tego już był cholernie mocny. Stawiał czoło Minato, jego Kamui robiło robotę. Nie bójmy się tego powiedzieć, niektórzy mogliby stwierdzić nawet, że jest silniejszy od Paina i ja potrafię się z tym po części zgodzić, ale jak już mówiłem, jest to moja subiektywna lista i uważam, że za czasów Akatsuki nie był on na tyle silny, a przede wszystkim nie był tak inteligentny jak pozostała dwójka z tej topki. Miejsce drugie, Itachi. Mój ulubieniec jednak no nie był tutaj najsilniejszy. Szczerze mówiąc nie musiałbym go nawet przedstawiać, bo chyba każdy wie, że jest strasznie OP. Dosłownie przez całe życie bawił się przeciwnikami. Bez problemu stanął przeciwko takiemu Kakashiemu w pierwszym Naruto, a i zginął na swoich zasadach. Żeby tego było mało, sam wyzwolił się z Edo Tensei i jeszcze napsuł krwi Kabuto. Jak dla mnie One Punch Man. Mało kto dorównywał mu mocą i był tego świadomy. Miejsce pierwsze, Nagato. Według mnie jest to najsilniejsza postać z Akatsuki. Jego walki były świetne, nie miał sobie równych. Sam jeden za pomocą swoich ścieżek walczył z całą Konohą. Gdyby Naruto był poboczną postacią, której pozwoliliby umrzeć, to myślę, że Nagato byłby jego katem. Nie mówię, że źle się stało, jednak przewyższał on zdecydowanie naszego bohatera tytułowego. Myślę, że nawet nie ma co przedstawiać jego umiejętności, bo każdy kto oglądał anime je zna. Zanim napiszecie w komentarzach, gdyby nie dostał Rinnegana, to nie byłby taki super. To ja powiem, gdyby twoi rodzice cię nie spłodzili, to byś nie istniał. Gdybanie sobie zostawcie na inne okazje, stało się jak stało i był jaki był. To by było na tyle, dajcie znać jak wygląda wasza topka, bo moja właśnie tak. Nie zapomnijcie lajkować, dać łapkę w górę i polubić ten filmik. Cześć!